Dobra. Przygotujmy się. Witam was bardzo serdecznie. Będziemy grać Wiedźmina. W sumie chyba nie zaszokowałem was, że będziemy Wiedźmina grać, co? Dobra. Przyszykuję sobie jak zawsze moją karteczkę z nazwami odcinków. Oczywiście nic nie napisałem na niej. Bardzo dobrze się przygotowałem. Jak zwykle, że zresztą. Kurwa macie. Ale powiem wam, że przygotowałem się w ten sposób, że przyjechałem sobie pod miejsce. O, wreszcie mam. Dobra. Wiecie, gdzie jesteśmy? Wszystkie zadania mniej więcej porobiliśmy. Jeśli chodzi o wątek główny, moglibyśmy tak naprawdę udać się do Nowigradu już za Ciri. Ale nie widzę takiej potrzeby. Mamy na 9 poziom zadanie. Powrót na Krzywochowe Moczary. I to właśnie zrobimy. O. Ale dobra, idziemy do... na Krzywochowe Moczary. W tym miejscu mieliśmy spotkać się z Baronem i mu pomóc. Przekazał nam... znaczy powiedział nam, że zarobimy sobie trochę grosza, jeśli tutaj pójdziemy. Uff. A skąd tak w ogóle łowcy czarownic się tu wzięli? Chyba nie jechali aż z Nowigradu, żeby dwóch kmiotków powiesić. Ja nie wiem, panie. Mówili, gdzie jadą? Genial, dobrze, żeś przyszedł, bo nie mogę z tymi łazęgami dojść do ładu. Trzeba będzie ich oćwiczyć. Batem, to może zaczną gadać z sensem. No, mów, gdzie pojechali. Do wioski na bagnach, panie. Jakaś dziewucha z nimi była, o matkę się wypytywała. Dziewczyna? Ruszajmy tam od razu, Geralt. Nie, od razu. Zgoda. Zaraz biorę moich ludzi. Jest nasz bezuchy kolega, co? Bagna do tych przeklętych wieś. Czy on za nami będzie podążał, tak? Dobra, mamy jakiś kawałek, to weźmiemy, skorzystamy z... Normalnie moglibyśmy chyba szybko podróżować, ale że idziemy z Baronem. To podróżujemy płotką. Zwolnij płotka. Nie wiem, czy on będzie za nami jechał. Rusz się. Nie wiem. Teleportował się jakimś cudem. Dobra, zejdźmy stąd. Jeszcze dawno mi tak podobce nie procharatały. Jesteśmy tutaj w niemałej obstawie. Którą oni stronę idą w ogóle? Dobra, ale oni się będą raczej za mną teleportować, więc mogę sobie pobiec. I idą za mną. W sumie to uważam, że mogłem z drogowskazu skorzystać i oni by za mną się pojawili. Jest i najgorszy z tutejszych stworów, baba wodna. A w co miało we mnie rzucać tym szlamem? Najgorsze jest to, że przybijecie coś takiego na przykład do drzewa i to nie będzie mogło się ruszyć ani nic robić, a
nagle was zaatakuje za sporą wartość życia. Bo nie dość, że bije na odległość, to również wręcz nieźle potrafi przywalić. Dobra, są zgnilce. Nie lubisz tego. Ojej. Tamara? Widzicie? Nie spodziewałbym się. Wiedźmin, zmieniłeś zdanie? Mój ojciec więcej ci zapłacił? Chyba nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się. Wieczny ogień mnie ochroni. Przede mną nie będzie musiał cię chronić. Tamara, córeczko, jednak wróciła! Chodź, niechże cię uściska! Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myślisz, że co tu robię? Zabiorę ją do domu! O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem! Nigdy więcej! Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz jej! No w sumie to prawda. Twojemu ojcu naprawdę zależy na odnalezieniu żony. Dużo ci płaci, żebyś trzymał jego stronę? Zaprawdę powiadam wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Wiedźminie, pomożesz nam? Oto tu jestem. Straciłem 5 ludzi. I nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić. A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać wioskę! Szorowałam. Acia. Odstąp, śmierciucho, piernik. Jak świeżo wypieczony. Mamo. Jest czyściutki. Jak świeży. Pijcie, pijcie. Bo za mało robiłam. Nadgryzłam, ale żeby sprawdzić, czy twarde. Ale jak świeży. Lekko pijcie. Och, mamo. Rzeczywiście oszalała, co? Przecież prosiłam. Przecież prosiłam. Mamo, to ja... Poznajesz mnie? Co jej się stało? Mówiłam, wszystko zrobię. Daj jeszcze raz, wyszoruję. To czysta. Mamo! Coś nadchodzi. Przygotujcie się. Co to było? Może wilki. Nie brzmiało jak wilki. Bo nimi nie są.
Przygotujcie się. Nie ma ratunku, nie ma ucieczki. A tu utopce. Myślałem, że coś większego. Dobra, weźmy sobie, użyjmy tego oleju. Piękne ciałko! A temu co? Tak się zapatrzyłeś? Śmierdzisz, strach! Zepsujesz dla mnie posiłek! Wow, co to jest? Yes. Nie wiem, jest to przeklęte? Zwracać Mysteriuszu? Rzućmy okiem, bo chyba mamy informację o nim, o ile pamiętam. Ekwipunek. Bestiariusz. Hybrydy. Przeklęte pewnie. Magiczne. Nie. Przeklęte. Nie. Upiory. Nie. Wampiry. Drakonidy to raczej na pewno nie są. Ale było to gdzieś, na pewno. Magiczne. Nie. Przeklęte jeszcze raz. Nie. Relikty. Trupojady. Chyba nie mam o tym. Piory, wampiry. Nie mam o tym jednak. Ale mam chyba odwar z biesa. Jak zrobić? Śmierdzisz strachem. Zajesz nam posiłek. Sobie wiedźmy ogólnie. Piękne ciałko, aż ślinka poknie. To ja tutaj zadaję w ogóle obrażenia, tak? Tylko i wyłącznie ja. Ale jeśli mogę z tego odwar zrobić, to ta walka będzie warta tego. Jeju. Piękne ciałko, aż ślinka cieknie. Co to jest? Mamy efekt tego, widzicie? Zaraz przystanie. Poszukamy cię kawalerze. Tam coś wypił. Uff. Co to było? Okej, okay, to nie jest dla mnie problem. Drugie kłęce to zamontuję. Zepsujesz nam posiłek. Dobra, mamy wpis wreszcie o tym. Co to było? To był bies? Wiedźmy wyczuło, że się zbliżamy. Przysłały go po Annę. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało!
Nie wystarczy im to, co jej zrobiły. Dość tego. Zabieram ją stąd. To moja żona i wróci ze mną do domu. Ty też możesz jechać z nami. Nie dotykaj jej. Wynosimy się obie z tego przeklętego miejsca. Jest chora, słaba. Gdzie chcesz ją wlec w tym stanie? Do Xenfurtu? Zabijesz ją. Umiem się nią zaopiekować. Wyrywacie ją sobie z rąk jak szmacianą lalkę. Dajcie jej zdecydować. Ona nie zdecyduje. Na obiad będą babeczki. Ona nie jest w stanie o niczym teraz zdecydować. Mm-hmm. To musi być jakiś zły urok. Wiedźminie, pomóż jej, proszę. Nie wydaje mi się, żeby to był urok, to bardziej problem wewnętrzny. Przede wszystkim musimy ją stąd zabrać. Wiedźmi już wiedzą, że po nią przyszliśmy. Zaraz mogą przysłać coś groźniejszego niż biesa. Nie ruszę się stąd, dopóki mi nie powiesz, że da się ją odczarować. Obawiam się, że to nie jest zły urok. Więc co w takim razie? Wynik tego, co przeszło. Utrata dziecka, porwanie przez biesa, życie w wiedźmiej wiosce i opiekowanie się dziećmi, które zaginęły. A wszystko odcisnęło na niej piętno. Czyli nie umiesz jej pomóc? Już na zawsze tak zostanie? Przykro mi. Zabiorę ją do pustelnika z Gór Sinych. Spotkałem go kiedyś, dawno temu. Bardzo mądry człowiek, ma prawdziwy dar uzdrawiania. No, w sumie można. Warto spróbować. Jadę z tobą. Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Masz zobowiązania wobec Kościoła Wiecznego Ognia. Kiedy tylko załatwimy sprawy w Wren, wrócisz ze mną do Oxenfurtu. Powiedziałeś, że uratujesz moją matkę. Dotrzymałem słowa. Teraz zaopiekuje się nią twój ojciec. Zaopiekuje? Wiesz, kim on jest? Wiesz, co jej robił? Zapewnia, że się zmienił. A ja widzę w nim prawdziwą skruchę i żal za grzechy. Zaopiekuje się nią, a ty masz teraz nowe życie i nowe obowiązki. Wobec Wiecznego Ognia. Sądny człowiek. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Nie tknę już wódki. Nigdy, rozumiesz? Zabiorę mamy to z Nahora, a kiedy ją uzdrowi, wrócimy po ciebie. Przysięgnij. Przysięgam. Wiedźmin ma zrobić swoje bez zbędnych dywagacji, ma podnieść rzuconemu mieszek i ruszyć swoją drogą. Ludzie nie oczekują, że Wiedźmin ochroni ich przed nimi samymi. Dzięki za pomoc, Wiedźminie. Mimo wszystko. Niech cię Wieczny Ogień chroni i strzeże. Bywajcie. Dobra, pozbieramy te zwłoki. Dobrze zrobiłeś, że puściła. Gdzie jest ten pies? My nie mogliśmy zrobić już nic więcej. Gdzie jest ten pies? Jeśli ktokolwiek może im pomóc, to ty. Same topielce, jak widzę. Może masz rację. Gdzie jest ten pies? Naprawdę, nie mówcie mi, że on zniknął. Obawy wodne. O, jest. Zaraz zobaczymy, czy będziemy mogli coś stworzyć. Wbiliśmy również poziom, jeśli zauważyliście, 12. Więc możemy coś dodać. Myślę, żeby coś pod znakami, nie? Marionetka. I tak chyba bym resetował te całe znaki.
Dobra, dodajmy jeszcze ten punkt. Tutaj możemy sobie jakąś umiejętność dodać. W przemiarce nic nie mamy. Tutaj mamy 4. Chyba tylko igni możemy sobie tutaj wsadzić. Chyba, że... Nie wiem, będę musiał pomyśleć jeszcze. Jak sobie rozłożyć to. Zawsze możemy zresetować to za 1000. Od znajomego słyszałem, że 1000 to nie jest wcale tak dużo. Że pod koniec gry miał 10 tysięcy... Przepraszam, 100 tysięcy pieniędzy, więc... Nie ma tego złego. Dobra. Wejdziemy w alchemię i sprawdzimy. Odwar z... Biesa. Mutagen z Biesa. Czyli nie było mutagenu z tamtego, naprawdę? Nie wierzę w to. Widocznie nie było. A, co poradzimy? Zaraz się okaże, że ten mutagen z Biesa... A czy... Aj, dobra już. Dobra. Co teraz musimy zrobić? Ja bym udał się mimo to do Oxenfurtu i poszukał ogólnie kowala, który mógłby nam stworzyć te miecze. Może tam jest taki kowal, bo płatność na pewno jest mistrzostwa, który posiada mistrzowski cech. Chyba. Chyba jest. Znaczy wiem, że jakiś jest płatność, ale płatność mnie nie interesuje. Miecznika jeszcze nie spotkałem żadnego, który byłby mistrzem. I dobra. Zadań żadnych nie mamy na razie chyba. Tutaj co najwyżej wściekłe pięści. Ale to raczej jest walka właśnie na pięść po prostu. Nie interesuje mnie aż tak bardzo. Wiecie co? Chcę się zdołować i sprawdzić, jak działa ten odwar z Biesa. Naprawdę chcę się zdołować. Zwiększa limit wagi przedmiotów. O. Ale w sumie to nie wiem, czy aż takie dobre to jest. Czy mamy w ogóle jakikolwiek mutagen z tych... Tutaj... Nie wiem ogólnie, o co chodzi z tymi punktami adrenaliny, więc... Z czarta, z Dopplera... Echidny... A, to by było bardzo dobre. Krabopojąka. O, to jest ciekawe też. Może zapolujemy na krabopojąka, bo na bagnach wiem, że są. Więc może w następnym odcinku pochodzimy sobie po bagnach i poszukamy. Bo z tego co pamiętam, było pewne miejsce, gdzie był krabopająk. Mógłbym nawet go zabić. Prawdopodobne. Dobra, przejdziemy się po tym Oxenfurcie. Niech żyje Radom. Owce czarownic widzę, że są. Okej, port w Oxenfurcie zaliczony. Dobra, coś tam jest. O! Trzymaj się ode mnie z dala. Czyżby to było tutaj? Nie wiem, poczekamy sobie. Bo o tej godzinie to raczej nie spotkamy nikogo, kto by nam cokolwiek sprzedał. Tak myślę. Co się stało z mapą przez chwilę? Widzieliście? Co do szanownego pana? Czego ci trzeba? Jeśli nie mam tego dziś, będę mieć jutro. Obejrzę. Może coś wybiorę. To kowal nie jest, ale coś zawsze możemy tutaj u niego opchnąć. Mistrzowskie narzędzie płatnicze 90%. To jest dużo. To jest bardzo dużo. Trofeum z północnicy. Bywaj.
Dobra, tylko powiem szczerze, że te znaczki mi nie mówią za wiele. Kamień szlifierski. Stół płotnerski. No właśnie, że tylko kamień i stół. Ale że kowal nie. Wracaj skąd przyszedł. Świetna dostawa, mieli być tydzień temu. Okej, okay, tutaj coś jest. Najlepsze towary po tej stronie Pontaru. O! Ale tu płatność będzie. Do mnie, ludziska, do mnie! Tylko i wyłącznie pewnie. Witaj, no proszę, Wiedźmin. Coś mi się widzi, że wreszcie będę miał coś ciekawego do roboty. Wydaje mi się, że roboty ci nie brakuje. Ach to, mam zamówienia od redańskiej armii, ale co to za przyjemność cięgiem to samo robić. Żadnej w tym finezji. A ty chciałbyś doskonalić swoje rzemiosło? Pewno, z tym to jak z pochęduszką. Wpadasz w rutynę i trzymasz jakiś tam poziom, ale też na końcu nikt nie bije brawo. To co, miałbyś dla mnie jakieś specjalne zlecenie? Mam nadzieję, że cały czas mówimy o płatnerstwie. No, o czym innym? No właśnie. Sprawdzimy tak z ciekawości, czy to jest mistrz czy czeladnik. Tak się składa, że rzeczywiście mam dla ciebie zamówienie. Wspaniale. Zobaczysz, będziesz zadowolony. Mistrz. No to fajnie. Bywaj. Ładny sklep ma. Bardzo ładny sklep ma. Nie, no szacunek. Serio. Jak na uniwersum Wiedźmina, to bardzo ładny sklep. Ale w sumie to Oxenfurt, tutaj wszystko jest ładne. Zaraz się zatrujesz. Trzema funtami stań. Honor i ojczyzna! O, jest coś. Po opłatę za ochronę? Do wszystkich przyjść. Czy pan jest mistrzem? Pytanie. Ha, klient! Wykonasz coś dla mnie? Tak, to jest mistrz. Super, to mnie na pewno cieszy. Dobra, skórzaną łatę jedną potrzebuję. Chociaż sprawdzimy, czy to ma sens. Ale zrobimy, jakbyśmy chcieli na wyższy poziom również takie tego cechu. Jedną skórzaną łatę. Dobra, stworzymy najpierw łatę. Sztaba srebra. I chyba dwie łaty, tak? Bo dla każdego z mieczy. No, obrażenia ma spore. Dobra, to chyba gryfem będziemy podążać. Chyba gryfem. Bywaj. Stalowy miecz. 119. No, lepszy. Ten miecz albo będzie trzeba sprzedać. Chyba go sprzedamy po prostu. Ale długo z nim chodziliśmy, co? Ha, klient! Ale trzeba się rozstać w końcu z tym. A wolę to sprzedać niż rozłożyć na części, bo chyba jeśli je złożę na części, to dostanę same tylko pokaż mi, co kamienie. Sprzedasz. Tak mi się wydaje. 544. No trochę warty był, nie? Ta karabela też trochę jest warta. Tu też może sprzedamy. Ale z tym też również chodziliśmy długi okres czasu, nie będę kłamał. No cóż. Ale trzeba zmieniać swoje wyposażenie. Bywaj. Zrobiliśmy duży krok naprzód. Ale po jednym tylko slocie mamy. Więc weźmiemy jakieś większe kamienie może, nie pomniejsze. O ile mamy takie. Kamień runiczny. Chyba nie mamy za dużo takich kamieni większych. Dobra, to te pomniejsze wsadzimy. Szansa na poparzenie. Co daje mi ogólnie ten miecz srebrny? Dodatkowy cios kończący. Moc znaków. No to może coś ze znakami. Ja lubię znaki. W żelaznym może krwawienie damy.
A dajmy krwawienie. Dajmy po prostu moc znaków. Premia stanął się aktywna dopiero na poziomie arcymistrzowskim. No, nie fajnie. Ale mamy cały set gryfa. Więc to my. Jesteśmy wręcz gryfem. Cóż. Jeśli chodzi o doskonalenie tej ścieżki, to chyba na 18 poziom dopiero. Nas to czeka. Rzemiosło. Na 18 poziom mamy już stalowy miecz wiedźmińskiego cechu. Ulepszony. Ale nic więcej raczej nie mamy. Okej. No cóż, jestem zadowolony. Mamy nowe miecze. I cóż, będziemy je jakoś naprawiać. Chyba. Sprawdźmy na moją zbroję. Czy możemy coś tutaj wykombinować? A, naprawmy. Rękawiczki mało. 95. A, nie niszczą się aż tak szybko. Nosimy już jakiś czas. Dobra, dzięki za oglądanie. Co będziemy w następnym odcinku robić? Myślę, że za tym krabę pająkiem poszukamy, bo chciałbym te odwary naprawdę, żeby były jakoś użyteczne. A jednak jest ciężko. Więc będziemy tutaj biegać. Myślę, że nawet bliżej... O, tutaj pójdziemy. Dobra, dzięki za oglądanie. Cześć.